Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić i to dużo, a także dowiesz się, co wydarzy się w tym tygodniu i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić dokładnie w tym tygodniu. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA, a DNA to jak za każdym razem dane tygodnia. To najważniejsze wydarzenia i oczywiście aktywni widzowie. Aktywni widzowie, którzy mogą zadawać pytania w trakcie trwania tego programu. W formularzu pod wideo, a jeżeli chcesz zadać pytanie w ciągu tygodnia, to również masz taką możliwość. Zadaj je na stronie denarynków.com. A o tych wszystkich pytaniach za chwilę będzie co Was najbardziej interesowało, co najbardziej ciekawiło wszystkich widzów, o tym za chwilę, bo najpierw ten odcinek DNA rynków, a w tym odcinku Mikołaj. Mikołaj był 6 grudnia i jest Mikołaj na rynkach. Dokładnie Mikołaj. Dragi. Mario Dragi, szef Europejskiego Banku Centralnego, który zapowiada duże zmiany. Mieliśmy Mikołaja dwa lata temu. To był Ben Bernanke, który drukował dolary. Mieliśmy Mikołaja rok temu, to był e, szef japońskiego banku centralnego, kuroda. Teraz w tym roku, 2014, Mikołajem zostaje Mario Draghi. Dlaczego? Ano, dlatego, że sporo się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia i zobaczmy, co było takie najważniejsze właśnie w ostatnim tygodniu, to, o czym mówiliśmy w ostatnim. W ostatnim odcinku DNA Rynków. Przede wszystkim Europejska Bazuka Centralna jest już w gotowości. To, co widzą Państwo na tym wykresie, to dokładnie ile pieniędzy wydrukował Europejski Bank Centralny. No i widać wyraźnie, że w 2012 roku tych pieniędzy było dużo więcej. Od tego czasu cały czas tych pieniędzy ubywało. No i teraz dlaczego ten tytuł DNA Rynków to Mario Draghi, Mario Mikołaj Draghi? A to dlatego, że tych pieniędzy Mario Draghi nieformalnie zapowiedział, że będzie. Będzie więcej, że tych euro dodrukowywanych będzie tyle, ile było w roku 2012, a więc już niedługo, już w 2015 roku, drukowanie w Europie. Czas zacząć. Pewnie jeszcze nie w styczniu, ale już w pierwszym kwartale. Wszystko wskazuje na to, że tych pieniędzy będzie więcej. No to w Europie powinno być lepiej, bo drukowanie już się skończyło w Stanach i tam. W ostatnim tygodniu też same dobre informacje. Zobaczcie tutaj indeks ASM produkcja i indeks ASM usługi, czyli dwie informacje o tym, jak się zachowuje amerykański przemysł, czyli produkcja, i jak się zachowuje sektor amerykańskich usług. Obie te informacje to praktycznie 95% amerykańskiej gospodarki. No i wszyscy, którzy regularnie oglądają DNA rynków, wiedzą, że jeżeli te indeksy są powyżej granicy 50 punktów, to znaczy, że jest Dobrze, a jak dobrze jest teraz? No, zobaczcie sami, jest wyjątkowo dobrze. Oba te indeksy na poziomie 59 punktów, czyli dolary w oczach amerykańskich konsumentów, amerykańskich producentów, Amerykanie są hura optymistami. Innymi słowy, w Stanach, w Ameryce jest super. Super jest też na rynku pracy, bo właśnie w ostatnim tygodniu mieliśmy też informację z amerykańskiego rynku pracy, który to rynek, uwaga, po raz 50 z rzędu. Zyskuje pracowników, tak, to nie przesada 50. Dokładnie te wszystkie słupki to kolejne miesiące, kiedy rosło zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych, a czerwona linia to średnia 12-miesięczna. I co widzimy? 321 tysięcy nowo zatrudnionych w listopadzie. Ten słupek tutaj, ale na tle tych 50 słupków, czyli 50 miesięcy wzrostu zatrudnienia, ten jeden nie robi specjalnego wrażenia. Tak długiej serii wzrostu zatrudnienia w Stanach nie było od lat 30, czyli od 80 lat. No a teraz, a teraz Ameryka się rozwija i to naprawdę potężnym tempem. 50 miesiąc wzrostu zatrudnienia, a więc też kolejne rekordy na amerykańskim rynku. No i na koniec jeszcze informacja z Polski. Też w zeszłym tygodniu mieliśmy indeks PMI dla polskiej gospodarki, czyli dokładnie informacje o tym, co się będzie działo w polskiej gospodarce. No i już wiemy. Że powinno dziać się trochę lepiej, bo indeks ten wyniósł 53,2 punktu, czyli znowu ta sama interpretacja. Jeżeli jest powyżej 50, czyli powyżej tej czerwonej linii, to znaczy, że jest dobrze. W polskiej gospodarce, w tym, przynajmniej w tym pierwszym kwartale 2015 roku, powinno być trochę lepiej, przynajmniej na razie tak mówi indeks PMI. Jak na to wszystko zareagowały rynki? Jeżeli chodzi o tydzień na rynkach, to warszawska giełda nieznacznie na plusie. 1% w górę, ale 6-miesięczny trend to nadal płasko. Indeks S&P 500, czyli dokładnie Ameryka, po raz kolejny, po raz 50. w roku ma rekord. 2075 punktów i trend 6-miesięczny wybitnie silnie wzrostowy. Eurozłoty na delikatnym minusie, no ale w skali 6-miesięcznych to w sprawie bez zmian, a najciekawsze aktywo wybrane specjalnie przeze mnie dla Państwa za zeszły tydzień to tym razem nie spadająca ropa, nie spadająca Rosja, tylko... Mocno rosnące Chiny plus 10% w tydzień. To nie przesada, dokładnie w tydzień, a w 12 miesięcy chińska giełda 31% w górę naprawdę potężny wzrost o Chiny, też Państwo pytali i o tych Chinach będą jeszcze słowa, dokładnie w drugiej części programu. W trakcie pytań od widzów. Jeżeli miałbyś pytanie w tej chwili, zadaj je śmiało w formularzu pod wideo, a jeżeli oglądasz program w ciągu tygodnia, zadaj je na stronie dnarynków.com. Te pytania tam zbieramy i odpowiadamy w kolejnym odcinku. Na rynku, a więc warto pytać, warto e, słuchać odpowiedzi. A teraz przejdźmy do tego, co w tym tygodniu, dokładnie co w tym tygodniu będzie najważniejsze. Mikołaj Draghi już wiemy, że nadjechał, że prezenty będą sponsorowane, że bilion euro ma być wydrukowane, a w tym tygodniu, w tym tygodniu konkretnie w poniedziałek, no już Mario Draghi nie będzie miał aż tak dużego znaczenia, ale to co, to, co już wiemy, to że japoński PKB w trzecim kwartale, czyli japońska gospodarka w trzecim kwartale niestety Ponownie w dół. 1,9% w ujęciu zanualizowanym, a więc to też nie jest jakiś wielki dramat, no ale potwierdza to, że rzeczywiście japońska gospodarka ma drugi kwartał z rzędu, jeżeli chodzi o słabość, czyli słabo, po prostu spada. Na razie dramatu nie ma, Japonia drukuje więcej pieniędzy, a więc też w Japonii są wzrosty. Gdzie jest trochę lepiej? To co już wiemy w tym tygodniu, bo te dane już za nami, bo jest poniedziałek, godzina 10.15, czyli niemiecka produkcja, też już dane opublikowane, i też wiemy, że jest trochę wyżej. Rośnie to o 0,2%. Nie ma zbyt wielkiego szału, ale każda informacja o tym, że niemiecka produkcja rośnie. To dobra informacja, jeżeli chodzi o polski wzrost gospodarczy. No i na sam koniec też dane, które już opublikowane i które miały właśnie znaczenie dla tej dzisiejszej sesji w Chinach, która też była bardzo silna, bardzo mocne wzrosty w Chinach, a tymczasem dane z Chin, no w sumie takie sobie, chiński eksport miał być 8% wzrostu, tak duży nie był. Wzrost był, ale tylko zaledwie 4%. A jeżeli chodzi o chiński import, który miał rosnąć, też ten import nie jest tak duży, choć tu akurat można powiedzieć, że to. Dobra informacja, bo spadł o 6,7%. Innymi słowy, dobry miks dla chińskiej gospodarki eksport w górę, import w dół co oznacza. Że chińska produkcja wciąż trzyma się wysoko. To, co widzicie na tym wykresie, to dokładnie chiński eksport w miliardach dolarów. A więc ile miesięcznie Chiny eksportują dokładnie do całego świata? No i widać bardzo wyraźnie, że jeżeli chodzi o początki roku, to są one bardzo słabe. Wtedy Chiny mają wolne i dokładnie ten tydzień wolnego, a nawet dwa tygodnie wolnego powodują potężne spadki. Ale nie to nas teraz interesuje. Teraz nas interesuje dokładnie końcówka roku, a zobaczcie, że na końcówki roku powinny być wzrosty. Widać, że każdy kolejny rok, każdy kolejny grudzień to wyżej, to chińska produkcja wyżej. No i tego byśmy oczekiwali też tutaj, że Chiny po tych dynamicznych wzrostach na giełdzie też pokażą wysoki wzrost eksportu, tego nominalnego. I o tym też na pewno będzie można usłyszeć, że Chiny rozwijają się coraz, coraz szybciej, mimo wszechogarniającego słowotoku, że faktycznie w Chinach jest gorzej. I tyle w poniedziałek. Sporo danych, jak widać, już za nami. A we wtorek? A we wtorek tylko jedna informacja. Niemiecki bilans handlowy. Który może mieć znaczenie tylko i wyłącznie dlatego, czy rzeczywiście niemiecka gospodarka ostatnio czuje się aż tak słabo. Dlaczego? Bo ostatnio, właśnie w niemieckiej gospodarce, to było w ostatnim tygodniu, dowiedzieliśmy się, że indeks PMI spadł poniżej 50 punktów, a więc słabo, no ale nie ma dramatu, na razie 49,5, a tutaj bilans handlowy pokaże nam, czy faktycznie Niemcy zaczynają zwalniać. Tyle we wtorek. W środę. W środę jeszcze smutniej, bo żadnych danych makroekonomicznych ważnych po prostu nie ma, więc dużo, dużo spokojniej. Przejdźmy zatem do czwartku. I w czwartek, właśnie, wchodzi e, na piedestał, właśnie, wchodzi na antenę to, co najważniejsze, czyli duże pieniądze, a więc drugi przetarg TLTRO. Dla tych, którzy oglądają regularnie DNA Rynku, wiedzą, że ten przetarg już raz się odbył. Dokładnie, we wrześniu ten pierwszy przetarg LTRO, a w zasadzie TLTRO, czyli darmowych pieniędzy dla banków komercyjnych w Europie, dał około 83 miliardów euro. Wtedy się mówiło, że to bardzo słaby wynik. Teraz drugi przetarg, dokładnie teraz w grudniu, ma dać około 170 miliardów. I to będzie pierwszy, pierwsza wskazówka, pierwszy znak tego, czy faktycznie banki wierzą w drukowanie pieniędzy. Jeżeli tak, to tych pieniędzy będzie zdecydowanie... Pożyczonych przez banki więcej niż 170 miliardów euro. Takie są prognozy, ale 170 miliardów to wcale na europejską gospodarkę nie jest dużo. Wszystko powyżej pokaże, że banki europejskie mają rządzę pieniądza i chcą na tym pieniądzu zarabiać, a więc dobra informacja dla giełd. Oprócz tego, jeszcze w czwartek nie tylko Europa, ale także Stany, dokładnie Stany i sprzedaż w Stanach, która ma rosnąć, o ma rosnąć, ostatnio rosła o 4,1% i to dokładnie widzicie na tym wykresie. Czerwony słupek to znaczy, że w danym miesiącu sprzedaż była mniejsza niż w poprzednim. Zielony słupek, że sprzedaż urosła w stosunku do poprzedniego miesiąca. No i na razie wydaje się, że po tych hura optymistycznych wzrostach na rynku zatrudnienia, po tych hura optymistycznych mm, prognozach amerykańskiego konsumenta, Sprzedaż powinna rosnąć, co ważne. Powinna rosnąć, bo właśnie rok temu mieliśmy, zobaczcie, 4 miesiące spadku tej sprzedaży, no spadku dynamiki tak naprawdę i to był dużo gorszy czas dla amerykańskiego rynku. A teraz no teraz się wydaje, że bumy w kolejkach i bum zakupowy w Stanach będzie kontynuowany. Dużo ludzi ma pracę, dużo ma pieniądze, a więc będą też dużo kupowali. I tylko tyle, jeżeli chodzi o czwartek, a w piątek z powrotem wracamy do Chin. Z Chin, konkretnie dwie informacje: produkcja i sprzedaż detaliczna. O sprzedaż detalicznej nie ma się specjalnie co rozwodzić, bo wszystko powyżej 11% wzrostu rok do roku to będzie informacja po prostu dobra. A produkcja a produkcja to w tej chwili duża zagadka, bo skoro eksport wzrósł, a import spadł, no to na dobrą sprawę powinniśmy zobaczyć, że ta produkcja będzie większa. Większa przynajmniej o 8%, ale na razie to chyba jeszcze za wcześnie, aby wyprorokować wzrosty. Dynamiki produkcji w Chinach, więc na tą chwilę wszystko w okolicach 7,5 naprawdę będzie przyjęte przez rynki dobrze, chyba że to będzie kolejny tydzień bardzo silnego wzrostu w Chinach, i wtedy każda zła dana tutaj będzie wykorzystana jako element do sprzedaży, jako element trochę zmniejszający napięcie na tej chińskiej bańce. A więc uwaga na Chiny, uwaga w piątek dla tych wszystkich, którzy w Chinach inwestują. Co trzeba wiedzieć w tym tygodniu, aby wiedzieć, co się będzie działo z giełdami, gospodarkami i Twoimi pieniędzmi? Przede wszystkim, jak będzie wyglądała sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, ile euro, w tym TLTRO, zaproponuje Europejski Bank Centralny, ile pieniędzy rozda, mówiąc wprost, no i co się dzieje z chińską produkcją już w piątek. A więc, danych całkiem sporo, zwłaszcza końcówka tygodnia istotna. No i oczywiście, możecie śledzić to osobiście albo zobaczyć kolejny odcinek DNA Rynków, który będzie dokładnie w poniedziałek, 15 grudnia, gdzie w tym odcinku jak zawsze opowiemy o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla. Twoich pieniędzy. I na ten odcinek, ten kolejny, już serdecznie zapraszam w tej chwili, a za chwilę druga część programu, gdzie będą oczywiście pytania od widzów.